Bożej łaski Stefan Batory, pan i dziedzic Siedmiogrodu, król Polski, Litwy, Ukrainy, Infland, Podola, etc. Mając na względzie Nagrodę Niebieską i zbawienie duszy naszej oraz dobro poddanych, akt ustanowimy i in publico podajemy. Postanowiliśmy przeto w dobrach królewskich miasto Przerośl na prawie niemieckim magdeburskim lokować. Czemu? Z mocy prawa nadaję onemu miastu pieczęć i herb. Co? W postaci lwa złotego w polu czerwonym za kratą. A że miasto królewskie władzy naszego monarchy bezpośrednio podlegać będzie przez personę wójta mianowanego przez jego królewską mość. Wespół z wójtem stanowimy radę, sławetny urząd, któren prawo stanowić ma i jego egzekucję. Wójt stać będzie na straży wykonywania praw królewskich oraz podatki od gruntów miejskich na rzecz skarbu królewskiego ściągać. Zapełnienie służby onej dwie włóki ziemi wolnej od czynszu otrzymuje. Miasto ma stanowić ławę i burmistrza, samorząd, którym jurysdykcję sprawować będzie i sprawami administracyjnymi zarządzać. Skarbiec miasta napełniać mają cła, myta, opłaty z wagi i łaźni. Dla zapewnienia wymiany handlowej zezwalamy 3 jarmarki odbywać. To jest na wniebowzięcie, na świętego Idziego i świętą Katarzynę i targów w każdą sobotę. Zezwalamy takoż mieszczanom na urządzenie słodowni i browarów oraz ważenie psiwa i innych trunków, co w czerep uderzają. Za się sprzedaż onych regaliami królewskimi obejmuję. Mieszczanom nakazuję dbać o trakty i wybudować ratusz, szkołę i kramnicę. Łaskawości naszej zwalniamy poddanych odłożenia podatku placowego i prętowego. Co by za się szczęśliwość miastu i jego mieszkańcom zapewnić 2 lata wolnizny od podatku na rzecz skarbu naszego królewskiego ustanawiamy. A co by rzeczy ważne w pamięci ludzkiej się nie zatarły, pismo ono stanowimy i pieczęcią królewską warujemy. Dan w dzień świętej Klementyny w Toruniu, to jest 23 listopada, Anno Domini 1576, w obecności biskupa Chełmińskiego. Chwała! O, coś tak widzę nieruchome te tutaj mieszkańcy. Raz jeszcze, chwała! Chwała! Zacny królu, u Wilkiesz przekazujemy wójtowi, pierwszemu wójtowi Przerośli. To błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.